coraz częściej pokazujemy w Muzeum Sztukę Współczesną. A to dlatego, że założyliśmy sobie już kilka lat temu, że chcemy przedstawić mieszkańcom miasta artystów, którzy z Podlasia pochodzą, tu się urodzili bądź też mieszkali i zawsze, przeważnie w okresie wakacyjnym, tego typu wystawy monograficzne poświęcone artystom, którzy mają już jakiś poważny dorobek twórczy, prezentujemy w Białej. Kiedyś były to wystawy związane z Dniami Białej, ponieważ w tej chwili termin Dni Białej się zmienił, więc pokazujemy wystawę w okresie wakacyjnym. Wystawa Grzegorza Maślewskiego, artysty rzeźbiarza, to pierwsza wystawa artysty, który urodził się w Białej. Co prawda tych wystaw monograficznych artystów z Podlasia mieliśmy kilka, ale tak się złożyło, że żaden z nich, mimo że w Białej spędzili wiele lat swojego życia, w Białej się nie urodził. Jedno z dzieł artysty, jedno z dzieł Grzegorza Maślewskiego, jego realizacja doskonale znana jest wszystkim Bialczanom, chociaż pewnie nie wszyscy znają imię i nazwisko artysty i nie zdają sobie z tego sprawy, że autorem rzeźby Ławeczka Kraszewskiego na Placu Wolności jest właśnie Grzegorz Maślewski. Grzegorz Maślewski to artysta młody, z dość dużym dorobkiem twórczym. Urodził się w 1968 roku. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i tamże pracuje, jest doktorem habilitowanym w Zakładzie Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych tego uniwersytetu. Zajmuje się głównie rzeźbą, ale też płaskorzeźbą i medalierstwem. Tak jak pisze tutaj w składance do wystawy sam autor, te problemy, które najbardziej go interesują, to są takie problemy uniwersalne, właściwie problemy każdego z ludzi, ponieważ każdy z nas zmaga się ze swoją śmiertelnością, zmaga się ze swoją jednorazowością, zmaga się ze światopoglądem, z tym, co zostało nam narzucone, z religią, z tym, w co powinniśmy wierzyć, a tak naprawdę, co nam się wydaje i co byśmy chcieli. Także bardzo poważna problematyka i problematyka taka, która dotyczy wszystkich ludzi i chyba w sztuki przede wszystkim, dlatego że właściwie cała sztuka jest tą właśnie walką ze śmiercią, z jej skutkami i ludzie to, co robią w życiu, to robią po to, żeby być, żeby zaistnieć, bo to tylko ma sens, więc właśnie to, co po nas pozostaje.